To jest Toyota Camry. Jest wygodna, oszczędna, nienarzucająca się. W zasadzie mi się podoba i jestem gotowy przymknąć oko na wiele irytujących drobiazgów. Pytanie na jak wiele? Szukasz dużej limuzyny w dobrej cenie? Obejrzyj, porównaj i skonfiguruj interesujący Cię samochód. W dokonaniu właściwego wyboru pomoże Ci autokatalog Samar. Zainstaluj darmową aplikację. Linki do sklepów Apple i Google w opisie pod filmem. Zanim zacznę chwalić i narzekać, kilka słów o samym modelu i jego znaczeniu na polskim rynku. Camry debiutowała na początku lat 80. ubiegłego wieku, kiedy posiadanie jakiegokolwiek samochodu w Polsce było przywilejem, a samochody zagraniczne, spoza krajów demokracji ludowej, były symbolem luksusu. Do Polski trafiła dopiero Camry drugiej generacji i to w drugiej połowie lat 80. Wtedy zagraniczne samochody kupowało się w Peweksie i też stało się po nie w kolejce. Nad Wisłą oferowano jeszcze trzy generacje Camry, przy czym sprzedaż zakończyła się przed wprowadzeniem szóstej generacji, bo Camry na dobre zastąpił model Avensis, wtedy już drugiej generacji. Bez wersji kombi i z dużymi silnikami Camry nie miała czym konkurować w segmencie D. Teraz Camry zastępuje Avensisa w wersji sedan, a Corolla Kombi jest na tyle większa od hatchbacka, że zastępuje Avensisa kombi. A Camry jest naprawdę duża, jest minimalnie dłuższa od Forda Mondeo i ma podobny rozstaw osi. Jest też znacznie większa od Volkswagena Passata czy Peugeot 508. Wielkość Camry czuć przede wszystkim na kanapie. Projektanci przewidzieli, że samochód może pełnić funkcje reprezentacyjne, więc w wersji Executive, najwyższej wersji wyposażenia, można go też wyposażyć w pakiet VIP, w skład którego wchodzą m.in. elektrycznie sterowane oparcia. Do tego sterowanie klimatyzacją, multimediami, to wszystko w podłokietniku. Niestety z tego miejsca nie da się odsunąć fotela pasażera z przodu. W ogóle z tymi elektrycznie sterowanymi fotelami jest pewien problem, o którym za chwilę. Poza tym są ręcznie składane rolety boczne, natomiast tylną roletą pasażerowie mogą sterować tu z podłokietnika, może też nią sterować kierowca z przodu, można też ją ustawić w tryb automatyczny, żeby opuszczała się wtedy, kiedy samochód cofa. No i dwa porty USB zamiast gniazda 12-woltowego. XXI wiek! Z przodu też jest dużo miejsca, więc dziwi na przykład krótkie siedzisko. Ostatnio tak krótkie siedziska widziałem chyba w Hyundai Tucsonie, który nazywał się Tucson, zanim zaczął nazywać się iX35, zanim znów nazywał się Tucson. Są elektrycznie sterowane fotele, elektrycznie sterowana kierownica, ale okazuje się, że nie ma ustawień pamięci foteli. I nie, nie tylko nie ma jej w tym egzemplarzu, nie ma takiej pozycji w cenniku. Ale powiedzmy, że Toyota chciała coś zostawić Lexusowi. A jeśli przyjmiemy, że Camry ma jednego kierowcę, to da się wytrzymać. Podobnie jak da się wytrzymać beznadziejny system inforozrywki i tłumaczenie menu w ustawieniach pojazdu. On-off, włączony, wyłączony, przetłumaczono na, no właśnie, na i poza. A tylna roleta to parasolka. Wiara Japończyków w automatyzację procesów jest wielka i tłumaczenie pewnie też zostało zautomatyzowane. Zawsze można przestawić menu na język angielski. Dzięki temu, że system inforozrywki jest bezużyteczny, obsługa pozostałych funkcji samochodu jest banalnie prosta. Właściwie pozostaje tylko radio i klimatyzacja. Z nowoczesnych rozwiązań jest ładowarka indukcyjna, która jest już za mała na smartfony o przekątnej ekranu 6,5 cala. To nie ja sobie wymyśliłem tak wielki telefon, ale inna japońska marka robi takie. Może niech się zdzwonią z kimś odpowiedzialnym za ładowarki indukcyjne w Toyocie i zdradzą sobie swoje plany produkcyjne na najbliższych parę lat? Z plusów nareszcie jest port USB, który jest w stanie ładować smartfona, a nie tylko telefon dla seniora. Są duże uchwyty na napoje, duże schowki, za to kieszenie w drzwiach są niewielkie. Mimo, że Camry to spory samochód, widoczność jest niezła. Siedzi się wysoko, wprawdzie siedzisko jest krótkie, ale oparcie jest wygodne. Nawet po dłuższym przejeździe nie czuję dyskomfortu w kręgosłupie. Zawieszenie jest sprężyste, nastawione na komfort, nie dobija, nie wydaje podejrzanych dźwięków. Układ kierowniczy jest.
i jest o tyle lepszy niż w Passacie, że dłuższą chwilę zacząłem się zastanawiać, zanim postanowiłem poszukać systemów wspomagających kierowcę, a potem, kiedy je znalazłem, stwierdziłem, że Camry lepiej prowadzić niż dać się ponieść tym systemom. Narzekałem, że w Mazdzie 6 słabo działa adaptacyjny tempomat w porównaniu z dowolnym europejskim samochodem. Tak, działa słabo, ale w porównaniu z Camry Mazda 6 jest pod tym względem całkiem niezła. System wspomagający utrzymanie na pasie ruchu. Właściwie go nie ma. Jest system aktywnie ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa, który działa tak późno, że raczej bym na nim nie polegał. Ale załóżmy, że kierowcy Camry chce się ją prowadzić i chce się czuć kontrolę nad pojazdem. Rozumiem, szanuję. Może kiedyś Toyota zaskoczy nas czymś innym niż to pikanie, na przykład systemami rodem z Passata, ale jeszcze nie w tej generacji Camry. Wygląda na to, że informacje o ograniczeniach prędkości pojawiają się tylko wtedy, kiedy kamera zczyta ograniczenie ze znaku. Na przykład wjechanie w teren zabudowany albo wyjechanie poza teren zabudowany nie wpływa na wyświetlane ograniczenie na podstawie ostatniego widzianego znaku. To ograniczenie po prostu po jakimś czasie znika. Nie ma integracji z nawigacją. Dziwne. Wracając do systemów wspomagających kierowcę i ich zacofania, plus jest taki, że Camry jest bardzo stabilna, również przy wyższych prędkościach. W Passacie układ kierowniczy jest tak lekki, że lepiej włączyć wszystkie systemy. W Camry nie ma takiej potrzeby. A propos wyższych prędkości, do około 130 km na godzinę poziom hałasu jest akceptowalny, powyżej tego robi się głośniej, ale nie ma tragedii. Na pewno jest lepiej niż w Corolli. Problematyczne są tylko te chwile, kiedy Camry gwałtownie przyspiesza, bo słychać wycie 2,5-litrowego silnika ze skrzynią ECVT. Bo na europejskim rynku Camry występuje tylko w wersji z napędem hybrydowym Dynamic Force 2,5 litra o mocy 218 koni mechanicznych. Czas od 0 do setki to całkiem przyzwoite 8,3 sekundy, a deklarowane przez producenta średnie zużycie paliwa to około 5,5 litra na setkę i jest to wynik absolutnie osiągalny. Irytujących drobiazgów jest więcej, na przykład elektryczne składanie lusterek. Parkowałem na wąskim miejscu i chciałem złożyć lusterka. Samochód był już wyłączony, ale znalazłem przycisk do składania lusterek. Naciskam i nic. Pomyślałem, że lusterka złożą się przy ryglowaniu zamków. Nie. To przełącznik do składania lusterek, kiedy włączony jest zapłon. Nie ma opcji automatycznego składania lusterek po ryglowaniu drzwi. Czy ja za dużo oczekuję? Bagażnik w standardowej Camry ma 524 litry, a w wersji Executive z pakietem VIP, go otworzę, to są te regulowane oparcia w drugim rzędzie, jest to 500 litrów. To mniej niż w Passacie, ale znacznie więcej niż w hybrydowym Mondeo, więcej też niż w Peugeot 508. W bagażniku są dwa haczyki na siatki z zakupami, a pod tą tandetną podłogą jest zestaw narzędzi i dojazdowe koło zapasowe. Plus za siłownik, który podnosi klapę. Coś, o czym na pewno nie zapomniano w Mazdzie 6, a po prostu celowo pominięto, celem obniżenia masy pojazdu. Podoba mi się kształt Toyoty Camry. To już nie jest bezpłciowy wóz z wypożyczalni, który zlewa się z setkami innych na parkingu. I jeszcze lakier Steel Blonde. W lecie nie widać na nim kurzu i zacieków. Camry wygląda na o wiele droższy samochód niż jest naprawdę. A propos ceny, najtańsza Camry kosztuje 142 tysiące złotych. Testowy egzemplarz to kosztująca 162 tysiące wersja Executive z pakietem VIP. W sumie 180 tysięcy złotych. Mam w stosunku do Camry mieszane uczucia. Jako cały produkt w porównaniu z konkurencją jest to samochód archaiczny i nawet hybrydowy napęd jej nie broni, bo wielu producentów oferuje albo hybrydy typu plug-in, albo równie zaawansowane jednostki spalinowe. Ale jako analogowa limuzyna Toyota Camry to strzał w dziesiątkę. Pytanie, co dla Ciebie jest ważniejsze? Komfort wynikający z dodatkowego wyposażenia, czy prosta obsługa? Daj mi znać w komentarzu pod filmem. Subskrybuj, oceniaj, dziel się moimi testami. Nowe odcinki w każdy piątek, a pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12:00, powtórka w poniedziałek o 20:00.